Fundusz Sołecki za 2010 rok i 2011 wykorzystaliśmy na wykonanie tego ogrodzenia tutaj na tym cmentarzu. Pierwszy rok wykonaliśmy tą jedną stronę, bo na zakwotę 17 tysięcy, a następny rok była przeznaczona kwota te 17 tysięcy. No to jest ładne ogrodzenie, bo jak ja tu byłem, to nie był taki, byle jak siatka, nie siatka, wie pan, to wszystko było. A teraz już na stałe jest twardy grunt taki zrobiony. Jest najgorzej, jest, wie pan, że tu pod cmentarzem nie mamy ten, sołtys walczył chodniki. Tak, tu wąsko jest, że dosłownie, a chyba żadna wioska nie ma tylu przejazdów samochodów czy żołnierzy, co my. 50% daje starostwu, a 50% musi dać na przykład gmina czy na realizację tego zadania. Także trzeba było się troszeczkę nachodzić. W każdym razie miał być chodnik rozpoczęty jeszcze wiosną. W każdym razie widać, jak trudności są z pieniążkami, to wiadomo, z czym się wiąże pieniążki. Tak, starostwo nie chciało dać nam wcześniej pieniędzy, bo też nie miało. Myśmy dali tylko tyle, co mieli. W każdym razie teraz dopiero starostwo wyraziło zgodę, nam dodało do tych 17 tysięcy, dodało nam co około 10 tysięcy. Będziemy za kwotę 27 tysięcy będziemy na razie rozpoczynali. Cała inwestycja w granicach gdzieś ponad 200 tysięcy. To jest na pewno dobre. Nawet wie pan co, jakby było większa dotacja z tej Sołecki, to by nawet te chodniki wcześniej by zrobił, wie pan. Nawet część mieszkańców, by, na przykład jak ja robiłem gaz, to w czynie społecznym wszyscy mieszkańcy rury kopali, wie pan. I ludzie składali się, żeby ten gaz był. Tak samo jak nawet te chodniki, żeby już... Wszystkie mieszkańcy już mają wiosek, a my nie mamy tych chodników. A u nas dosłownie od rana 6 wszystkie żwir na budowę na wszystkie Podkarpacie idzie tutaj z naszych terenów. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli właśnie akurat tą decyzję, żeby właśnie te pieniążki właśnie przeznaczyć na wykonanie tego ogrodzenia na cmentarzu normalnie i później te resztę w każdym razie 2010, jak mówiłem wcześniej, 11 na ten chcieli na wykonanie tego ogrodzenia, a 2012 na wykonanie dokumentacji na chodnie. A Fundusz Sołecki z 2013 roku wykorzystaliśmy przeznaczyliśmy go na wykonanie, na remont drogi. Są miejscowości, wioski, na przykład, że na przykład mamy jakieś zakłady i te zakłady też dają troszeczkę i do gminy z tego wioska. My nie mamy nic, my tu w okolicy nie mamy żadnych zakładów, nie mamy nic i ten fundusz powinien być. Ale to by był budżet górny, żeby wszystkie wioski ileś tam procent dostawały. Wioska inaczej, wizerunek wioski inaczej wygląda wszystko, na przykład tak jak ten cmentarz. Kiedyś to było stare ogrodzenie, normalnie to było co bądź, teraz jednak jest elegancko, wygląda to wszystko. Ale tak w innych miejscowości ludzie przyjeżdżają, jest, chwalą, że to jest jednak to ogrodzenie bardzo ładne, także że tego. No. A takiego ogrodzenia chyba nigdzieśmy nie widzieli. Tak, no to jest ogrodzenie wykonane to przez miejscowego tego skute. W każdym razie to jest, nie jest tych rurek, tylko jest pełnego materiału, także to jest w każdym razie będzie na wierzchu.